Krzysia, Filmowe Świry. Dzisiaj jedziemy nagrywać po raz chyba szósty albo piąty Strong First. Pokażę wam, jak to wygląda od zaplecza, co robimy, jak fajnie można połączyć różne pomysły. Zapraszam. To wszystko. A, tylko tyle. No. Sobota niedziela też. W sobotę będziesz krócej. Dzień dobry. Dobry. Ze mną jest Dariusz Walusz, instruktor Strong Fit, tak? Tak, jakby nie patrzeć. Jesteśmy w Zielonej Górze, w sali sportowej. Strong Fit jest to system treningu z odważnikami kulowymi, tak zwanymi kettlebell. Jest to, tak szczerze mówiąc, odpowiednik czarnego pasa w świecie kettlebell. Także trafiają tutaj ci ludzie, którzy chcą być po prostu w kettlach najlepsi. Ciekawego powiem ci to, że jesteśmy na kursie, który jest świetną sprawą dla wszystkich tych, którzy chcą być sprawniejsi, silniejsi i chcą wyglądać lepiej, zwłaszcza na plaży. O, no to chodźcie, zobaczycie. Zapraszam. Pokaż naszym widzom biceps, jaki jest po stronie pust. Biceps po złym stronie. A wracając do samego kursu. Trwa on 3 dni, to już jest drugi dzień. Było na razie bardziej spokojnie, bardziej technicznie. Nie mam na razie dużo do nagrywania, bo kilka przebitek. Jak się uczą czegoś. Miejsce też nie jest zbyt ciekawe, więc jakby nagrywając w nim trzeba bazować na dużej ilości mocnych zbliżeń, mocno rozmazanego tła i tak dalej, i tak dalej. Jutro są egzaminy, tak więc najważniejszy dzień. Okej, muszę iść nagrywać, pa, pa. Witam ponownie, ze mną Angelika. Która się wcięła. O, bardzo dobrze. I co nam powiesz ciekawego na temat tego pięknego dnia? Ja nie wiem, co tutaj robię. Normalnie słońce takie na zewnątrz, no jest po prostu przepiękna pogoda, a my tutaj siedzimy, z jakimiś w ogóle ciężarami się męczymy. Tutaj widziałam już niektórzy kapią z potu. Obrzydliwe. W ogóle, jak można się w sobotę rano męczyć? No właśnie. Nie? Co? A ile czasu coś takiego trwa? Za długo. Za długo. No. Nie, głównie sprowadza się do tego, że mam strasznie duży szacunek i podziw do ludzi, którzy właśnie swój wolny czas poświęcają na to, żeby być w ciągu tej takiej edukacji fizycznej, która jest przecież w zaniku teraz w kraju, bo bardziej trendy jest siedzieć przed kompem i zarabiać grube bitcoiny, niż inwestować w swoje ciało. I dla każdego, kto jest przyzwyczajony do tego, że dzień spędza przy komputerze, czasami pewnie nawet nie wie, jak życie smakuje, bo ciągle go coś powie. Nie? Wiesz, ja wiem. A to są właśnie ludzie, to jest nowa kadra osób, takich lekarzy, więc przyjrzyjcie się, ponieważ ci ludzie, możecie ich do nich spokojnie iść w ciemno, oni uratują wasz kręgosłup. Jaka sytuacja, jesteś na Strong First. Proszę bardzo, a możemy się dowiedzieć, jak budować siłę pod pole dance. Udało mi się zrobić budowanie epicki. Zaraz będziemy robili zdjęcie grupowe, obecnie jest przerwa, tak więc odpoczywam. Wszystko będzie oczywiście czarno-białe, clarity na maxa, zaraz zobaczycie. Siema, Filmowe Świry. Ze mną jest Marcin. Witam serdecznie. Marcin nam opowie, jak to jest, jak zdobędziesz taki Taki certyfikat, tak? No. Kurczę, no sam certyfikat to można powiedzieć, że nie problem zdobyć. Później tak naprawdę zaczyna się przygoda z kettlami, przygoda jako instruktor i przygoda z ludźmi. Jest to bardzo ciekawe doświadczenie po tym, jak jesteś nauczany, nauczać później innych. Trwa to już u mnie drugi rok.
za pierwszym razem oblałem snatch test. W momencie, gdy miałem ketla nad głową, wybiło 5 minut i to było setne powtórzenie, które nie zostało zaliczone, bo trzeba go odłożyć. Potem miałem operację przepukliny, także recertyfikowałem się rok później. No i od tamtej pory działam jako instruktor prężnie w Iron Church w Zielonej Górze. Aha. No, no, no. To jest ciekawa historia. Powiedz mi, jak to jest? To trzeba odnawiać takie coś? Czy dostaniesz raz i... Możesz odnowić, albo po 2 latach trzeba zrobić drugi stopień. Aha. Tak, tam są dodatkowe ćwiczenia, nauka dodatkowych ćwiczeń. Tam też zmagasz się już z ciężarem, bo połowę masy ciała trzeba wycisnąć nad głowę na przykład. A jeżeli nie chcesz, to możesz się recertyfikować i zostać przy na przykład pierwszym poziomie tam przez jakiś czas. A jak wygląda takie recertyfikowanie się? No instruktor przychodzi, normalnie zalicza cały egzamin. Cały? Od początku, tak, tak. Aha, tak. Okej. Z technik nauczania też zarówno i technik poprawnego wykonywania ćwiczeń. Dzień dobry. Dzień dobry. Zostałem mięty. No nie zdążyłem. No, to by było na tyle ze Strong Firstu. Właśnie się zakończyło wszystko. Efekt możecie zobaczyć tutaj i zapraszam do obejrzenia części u mnie, a całości na Centrum Kettlebell. Zapraszam. Idźcie sobie.